11 listopada 1918 roku Polska, nazywana również II Rzeczpospolitą, po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość oraz na nowo trafiła na ówczesne mapy Europy. Przedwojenna Rzeczpospolita Polska może przede wszystkim kojarzyć się z Józefem Piłsudskim, Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, sanacją, przewrotem majowym, zwycięską wojną z bolszewikami oraz chyba przede wszystkim z cudem nad Wisłą. Zastanówmy się więc, jakim tak naprawdę krajem była nasza przedwojenna ojczyzna oraz z jakimi problemami musiała się zmierzyć. Na samym początku należy uświadomić sobie, że Polska formalnie jako kraj nie istniał grubo przez ponad 100 lat. Tereny, z których została utworzona II RP, znajdowały się w granicach państw trzech okupantów – Niemiec, Austrii i Rosji. Już sam ten fakt stanowił nie lada problem i wyzwanie dla ówczesnych polskich władz. W nowo utworzonym kraju obowiązywało bowiem kilka odrębnych systemów administracyjnych, 5 różnych walut, kilka języków, którymi posługiwała się ludność, czy odmienny w zależności od regionu kodeks karny. Jak więc widzimy, głównym zadaniem rządzących było przede wszystkim ujednolicenie prawa oraz szeroko pojęta integracja kraju. Zadanie to było szczególnie utrudnione, bowiem na terenach nowo utworzonego państwa przebiegał front pierwszy wojenny. Walczące zaś ze sobą strony, w tym przypadku carska Rosja oraz cesarstwo niemieckie, prowadziły głównie gospodarkę rabunkową, wywożąc wszystko, co tylko mogło służyć do prowadzenia wojny. Wycinano lasy, mieszkańcom wsi zabierano produkty rolne oraz w rabunkowy sposób eksploatowano surowce. Jedynie zabór pruski, który później był najlepiej rozwiniętym terenem II Rzeczpospolitej, traktowany przez okupanta jako część swojego państwa, nie poniósł tak dotkliwych strat. Podczas działań wojennych zniszczono w sumie ponad 2000 mostów, blisko 600 dworców kolejowych oraz prawie 2 miliony budynków mieszkalnych. Do armii zaborców zmobilizowano około 3,5 miliona mieszkańców ziem, które po 1918 roku znalazły się w granicach Nowej Polski. Jak widzimy, sytuacja była mocno skomplikowana, a dodatkową trudność stanowiły wspomniane już wcześniej znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi zaborami. Przykładowo linie kolejowe na terenach okupowanych przez Rosjan miały inną szerokość torów niż te w zaborze austriackim czy niemieckim. Poza tym nie istniało również zbyt wiele bezpośrednich połączeń pomiędzy terenami położonymi w byłych krajach okupantów. W transporcie drogowym na ziemiach zaboru austriackiego, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, obowiązywał ruch lewostronny, pozostałych zaś prawostronny. Wymienione czynniki nie są oczywiście wszystkimi pilnymi sprawami wymagającymi rozwiązania. Niemniej jednak już nawet takie z pozoru błahe sprawy mogą dawać obraz tego, w jakiej sytuacji gospodarczej znajdowała się nowo powstała II Rzeczpospolita Polska. Kraj był tak naprawdę zniszczonym zlepkiem trzech oddzielnych, znacznie różniących się od siebie ziem z innymi systemami prawnymi oraz sporą ilością mniejszości etnicznych, głównie Ukraińców, którzy stanowili ponad 13% całkowitej ludności. Niemniej jednak II Rzeczpospolita Polska w 1921 roku, czyli tuż po wygranej wojnie z bolszewikami oraz ustaleniu trwałych granic z sąsiadami, w końcu po długim czasie stała się wolnym i niezależnym krajem. Powierzchnia państwa wyniosła blisko 390 tysięcy km kwadratowych, czyli o ponad 75 tysięcy więcej niż obecnie, zaś liczba mieszkańców w tamtym czasie oscylowała w granicach 27 milionów. Co do wspomnianych sąsiadów II RP, praktycznie tylko z Łotwą i Rumunią ustalenie granic nastąpiło bezkonfliktowo. Z pozostałymi państwami, czyli Litwą, Czechosłowacją oraz przede wszystkim z Niemcami i Związkiem Radzieckim, sprawy terytorialne rozgrywały się w znacznie mniej przyjaznych okolicznościach. Litwini rościli pretensje terytorialne, żądając przyłączenia Okręgu Wileńskiego do swojego kraju. Niemcy z kolei nie mogli pogodzić się z utratą części Śląska i działających na tych terenach kopalń. Rosjanie zaś pałali żądzą zemsty za przegraną wojnę polsko-bolszewicką. Późniejszy minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Wieczysław Mołotow, miał określić nowo narodzoną powojenną Polskę jako pokraczny bękart traktatu wersalskiego. Z kolei brytyjski premier w latach 1916-1922, David George, w sprawie przyłączenia części Śląska do II RP, zapytany co sądzi o tym pomyśle, odpowiedział: oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek. Wszystko to pokazuje, jaki stosunek do nowo powstałego państwa polskiego miały inne kraje. Nie trzeba tłumaczyć, że złe relacje pomiędzy poszczególnymi państwami w dużym stopniu rzutują na wszelaki handel i wymianę zagraniczną. Dowodem tego może być zamknięcie rosyjskiego rynku zbytu, głównie na polskie produkty rolne, czy niemieckie embargo handlowe na polski węgiel z 1925 roku oraz ogólne podwyższenie ceł na polskie towary. W pierwszych latach istnienia państwa sprawą niebywale trudną okazało się ustalenie przewidywalnego i trwałego budżetu, konkretnie wyliczonych kwot dochodów oraz wydatków rządowych. Kiedy jednak budżet w końcu zaczęto uchwalać już w bardziej zorganizowany sposób, okazało się, że wydatki kilkukrotnie przewyższają wpływy do krajowej kasy.
Problem ten postanowiono rozwiązać za pomocą inflacji, a walutą, którą w tamtym czasie obowiązywała, była wprowadzona w 1916 roku na terenach okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie marka polska. Wydatki na armię oraz odbudowę zniszczeń wojennych były ogromne. Rząd, nie mając odpowiednich środków, postanowił każdorazowo deficyt budżetowy załatać do drukiem nowo wykreowanej waluty. Skutkiem tego był gwałtowny wzrost cen spowodowany nieproporcjonalnym wzrostem ilości pieniędzy w stosunku do wielkości produkcji oraz ogólne osłabienie marki w porównaniu do innych walut. Przykładowo, 1 dolar amerykański w 1918 roku wart był mniej więcej 10 marek, w 1920 roku było to już blisko 600 marek, zaś w grudniu 1923 roku ponad 5,5 miliona. Oczywiście inflacja w tamtym czasie pozwalała na szybsze spłaty rządowych zobowiązań, długi rozmaitych przedsiębiorstw również malały, jednak koszty takich operacji zawsze ponoszą zwykli obywatele, poprzez ciche okradanie ich z oszczędności. Sytuacja z miesiąca na miesiąc stawała się coraz gorsza, nasilał się kryzys gospodarczy oraz rosło bezrobocie. Reforma walutowa, wprowadzenie stałej i przede wszystkim trwałej waluty było niezbędne. Pod koniec 1923 roku nowym premierem polskiego rządu został Władysław Grabski, osoba, która przede wszystkim może kojarzyć się z wprowadzeniem nowego pieniądza, polskiego złotego. Głównymi celami, przed którymi stały nowo powołane władze, było wzmocnienie waluty, zbilansowanie krajowego budżetu oraz odbudowa systemu bankowego. Były to zadania trudne, ale jak najbardziej możliwe do wykonania i przede wszystkim konieczne do dalszego funkcjonowania państwa. W 1924 roku wprowadzono w Polsce nową walutę, wspomnianą już wcześniej polską złotówkę. Powołany również został Bank Centralny, tzw. Bank Polski, w którym zdeponowane były obce waluty oraz zapas sztabek złota, gwarantujący stabilność kursu złotego. W tamtym czasie kurs dolara amerykańskiego ustalono na 5 zł i 18 groszy. Zakazano również finansowania deficytu budżetowego do drukiem, a wszelakie ponadmiarowe wydatki miały być pokrywane sprzedażą oprocentowanych obligacji skarbowych. Niestety, Władysław Grabski, który nawiasem mówiąc był bardzo sprawnym i dobrze zarządzającym politykiem, w 1925 roku został zdymisjonowany. Często jest bowiem tak, że stabilizacja walutowa pogarsza ogólną koniunkturę, a osoby odpowiedzialne za niepopularne decyzje pełnią rolę tzw. kozłów ofiarnych i na nich zrzuca się winę za krótkofalowe, niekorzystne efekty wychodzenia z inflacji czy wszelakich innych kryzysów. Taki właśnie los spotkał Grabskiego. Istotną oraz ważną sprawą, patrząc ze strategicznego punktu widzenia, był dostęp do morza. Dla wielu krajów jest to swojego rodzaju okno na świat, pozwalające prowadzić handel zagraniczny z wieloma różnymi państwami. Nie inaczej było w przypadku przedwojennej Polski. Niestety, ale na samym początku Rzeczpospolita nie była potęgą morską, a jedynym portem, który realnie umożliwiał transport towarów, był port w wolnym mieście Gdańsku. Władze miejskie, w których przeważali obywatele niemieccy, skutecznie utrudniały optymalne korzystanie z przystani, mimo iż traktat wersalski wyraźnie tego zabraniał. W 1920 roku Sejm zdecydował o budowie własnego portu. W ciągu kilku lat w miejscu niewielkiej wioski rybackiej Gdynia powstało rozbudowane miasto z nowoczesną przystanią. Umożliwiała ona handel na dużą skalę, a po połączeniu Gdyni ze Śląskiem, tak zwaną magistralą węglową, Polska mogła eksportować węgiel za granicę, głównie do Szwecji. Było to szczególnie ważne, bowiem po niemieckim embargu handlowym z 1925 roku, gdzie trafiało ponad 50% całkowitego polskiego eksportu, konieczne było znalezienie nowych rynków zbytu. Port w Gdyni to umożliwił i już kilka lat później był największą przystanią morską na Bałtyku. Jako ciekawostkę można dodać, że ówczesne władze próbowały, jak każdy szanujący się europejski kraj, zdobyć również swoje własne kolonie zamorskie. Powstała nawet organizacja o nazwie Liga Morska i Rzeczna, której celem było między innymi pozyskanie odpowiednich terenów pod osadnictwo dla Polski. Czynu tego próbowano dokonać na terenach Brazylii, Peru czy Liberii. Niestety, ale próby kolonizacji nie mogły się udać. Druga Rzeczpospolita była bowiem w tym wyścigu spóźniona o co najmniej kilkadziesiąt lat, a ówczesny świat został już podzielony pomiędzy takie mocarstwa kolonialne jak Francja, Wielka Brytania czy nawet Niemcy. Warto też zwrócić uwagę na strukturę społeczną II Rzeczpospolitej. Większość ludzi przedwojennej Polski mieszkała na wsi, a udział rolnictwa w całkowitym PKB oscylował w granicach 60%. Dla porównania, w obecnej Polsce wskaźnik ten mieści się w okolicach 10%. To pokazuje, jak dużo osób musiało być zaangażowanych w pracę na roli, aby móc zapewnić wyżywienie zarówno dla siebie, jak i reszcie społeczeństwa. Słaba wydajność produkcji, w szczególności produkcji rolnej, była cechą charakterystyczną nie tylko dla przedwojennej Polski, ale ogólnie państw z tamtego okresu.
I choć sprawa ta może wydawać się niezbyt istotna, należy zwrócić uwagę, jak wiele tzw. roboczych godzin musiało być zaangażowanych w to, aby zwyczajnie wyprodukować żywność. Dziś dzięki nowoczesnemu, wydajnemu rolnictwu oraz znacznej automatyzacji pracy nie potrzeba aż tylu osób do wykonywania danego zajęcia. Uwolniony w ten sposób potencjał ludzki może zająć się czymś innym, przebranżowić się na inny zawód. To właśnie dzięki automatyzacji oraz zwiększonej wydajności pracy mamy więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Mogły też powstać zupełnie nowe profesje, niezwiązane z bezpośrednią produkcją. Cały okres II Rzeczpospolitej dla większości mieszkańców oznaczał, w dużym uproszczeniu, pracę na roli. I choć podejmowano próby reform rolnych, praktycznie do samego końca trwania państwa udział rolnictwa w PKB nie zmienił się znacząco. W roku 1929 w Stanach Zjednoczonych miał miejsce tzw. Wielki Kryzys, który następnie rozlał się na niemal wszystkie kraje świata. Druga Rzeczpospolita także boleśnie odczuła jego skutki. Produkcja przemysłowa spadła niemal o połowę. Załamał się zarówno import, jak i eksport krajowych towarów. Rosło bezrobocie, a ceny artykułów rolnych mocno taniały, co było szczególnie uciążliwe dla chłopów. Ponieważ, jak już wspomniałem wcześniej, Polska była krajem przede wszystkim rolniczym, dotkliwie doświadczyła skutki tąpnięcia na Wall Street. Szczyt kryzysu w Polsce przypadł na rok 1932, podczas gdy w światowej gospodarce widać było już pierwsze symptomy poprawy. Z wszelkimi kryzysami jest tak, że winę za ich wystąpienie zrzuca się na mechanizmy wolnego rynku, jakoby to one miały odpowiadać za wszelakie załamania gospodarcze. Nie jest to prawdą. Więcej na ten temat tłumaczę w innym nagraniu na kanale, dlaczego Stany Zjednoczone są bogate. Druga Rzeczpospolita przed załamaniem gospodarczym była krajem wolnorynkowym, o dużej swobodzie gospodarczej. Po 1929 roku zaczęła coraz bardziej podążać w kierunku państwowego interwencjonizmu, ale z przewagą własności prywatnej, co miało niestety ulec drastycznej zmianie po II wojnie światowej. W 1935 roku wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem skarbu zostaje Eugeniusz Kwiatkowski, z wykształcenia inżynier-chemik, jeden z ojców budowy portu w Gdyni oraz polskiego przemysłu chemicznego. Jego plan czteroletni zakładał m.in. położenie głównego nacisku na szybką industrializację kraju, czego dowodem było rozpoczęcie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, w skrócie COP. Jego usytuowanie ze względu bezpieczeństwa zlokalizowane zostało w środkowej Polsce, z dala od Niemiec i Związku Radzieckiego. Centralny Okręg Przemysłowy obejmował około 15% powierzchni II RP oraz 18% jej mieszkańców. Tereny COP-u, zasobne w tanią siłę roboczą, pozwalały na szybki rozwój przemysłu hutniczego, metalowego, maszynowego oraz zbrojeniowego. W tym czasie powstały takie zakłady jak Huta w Stalowej Woli, zakłady lotnicze w Mielcu, fabryki broni maszynowej w Sanoku, rozpoczęta została także produkcja sztucznego kauczuku w Dębicy oraz powstały pierwsze firmy azotowe w Mościcach. W tym czasie utworzonych zostało prawie 60 obiektów przemysłowych, a zatrudnienie znalazło blisko 100 tysięcy osób. COP stał się drugim najważniejszym ośrodkiem przemysłowym kraju, zaraz po Górnym Śląsku. W dwudziestoleciu międzywojennym śmiało można powiedzieć, że gospodarka II RP odniosła wiele sukcesów. W jedną całość zostały połączone obszary trzech zaborów, tak przecież różnych od siebie pod względem gospodarczym. Rozwinięto transport i łączność, zbudowano wiele nowych linii kolejowych, port w Gdyni stał się największą przystanią morską na Bałtyku. Liczba statków handlowych z kilku w 1922 roku wzrosła do 116 w roku 1938. Zbudowano największy na świecie maszt nadawczy radiostacji w Raszynie, zaś liczba odbiorników radiowych sięgnęła blisko 1 miliona. Powstały liczne udane konstrukcje lotnicze, m.in. bombowce typu Łoś. Polska z zacofanego i zniszczonego kraju coraz bardziej przesunęła się w kierunku państwa o charakterze przemysłowym. Również nastąpiło wiele zmian w szkolnictwie. Tuż po odzyskaniu niepodległości prowadzono powszechny obowiązek szkolny. Konstytucja marcowa gwarantowała prawo do bezpłatnej nauki na poziomie 7-letniej szkoły podstawowej. Skutkiem tego był duży spadek analfabetyzmu wśród mieszkańców kraju z 33% w 1921 roku do około 15% w 1939. W tamtym czasie powstał także do dziś działający Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niestety, ale wydarzenia z września 1939 roku, czyli zbrodniczy atak III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego na nasz kraj, skutecznie uniemożliwiły jakikolwiek dalszy rozwój. Polska znów znalazła się pod okupacją, zaś najeźdźcy stosowali znaną już metodę grabieży wszystkiego, co ma jakąś wartość. Masowe mordy na ludności cywilnej czy niemieckie obozy koncentracyjne były jednymi z najbardziej ponurych obrazów tamtej wojny. Nowa już, powojenna rzeczywistość, w której miała znaleźć się Polska, była zupełnie inna od tej przedwojennej. Kraj na blisko pół wieku stał się komunistycznym, a de facto nowym okupantem został Związek Radziecki.